Cześć, tu Kamil i witam Cię na moim kanale. Jeżeli go jeszcze nie subskrybujesz, koniecznie go zasubskrybuj. Daj łapkę w górę i napisz komentarz. Dzisiejszy odcinek to przepis mój na chyba najbardziej ketogeniczny napój z możliwych, a mianowicie kawa kuloodporna. Któż, kto jest na diecie ketogenicznej, nie pił albo nie pije wciąż cały czas kawy kuloodpornej, która daje niesamowitego kopa, a do tego jest mega fajnym doładowaniem tłuszczu w naszym dziennym makro. Cóż, przepis na kawę kuloodporną jakiś czas temu, taki podstawowy, kiedyś już dawałem do niego. Dam Wam link w opisie pod tym odcinkiem poniżej. Natomiast dzisiejszy odcinek, dzisiejsza kawa kuloodporna to trochę urozmaicona wersja tej kawy kuloodpornej. No i cóż, zachęcam Was do obejrzenia, do spróbowania takiej kawy, którą ja przyrządzam i w sumie chyba lubię najbardziej. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam smakowała, czy spróbowaliście. No i nie przedłużam, zabieram się do przygotowywania dla Was kawy kuloodpornej. To, czego będziemy potrzebować, to oczywiście do kawy kawa w takiej ilości, jakiej potrzebujecie. Masło orzechowe. Tutaj przypominam, żeby zwracać uwagę na ilość węglowodanów. Masła będę używał 2 łyżki. Odrobina cynamonu, dosłownie na koniuszku łyżki. No i moje ulubione mleko kokosowe Real Thai, najlepsze jakościowo. Zawsze wszystkim je polecam. No i cóż, do naszej kawy dodajemy 2 łyżki masła. Do tego dodajemy łyżkę masła orzechowego. I wlewamy 200 ml, 150, w zależności no jaki macie duży kubek, jak tam będziecie tą kawę pić, mleka kokosowego. Na koniec na koniuszku małej łyżeczki do herbaty dodajemy cynamon. Koniuszek łyżeczki cynamonu. Następnie całość blendujemy. Kuloodporna z masłem orzechowym jest już gotowa. Przelewamy do szklanki i możemy cieszyć się jej smakiem. Oto i nasza kawa w pełnej okazji.